Cześć, witamy Was już w kolejnym szczecińskim vlogu Smakoszy. Dzisiaj jest ze mną Agata z MM Trendy i dzisiaj razem sobie w taki chłodny dzień pojeździmy po Szczecinie autem i zobaczymy, gdzie autem warto podjechać na chwilę. To zaczynamy! Dzisiaj pojeździmy po Szczecinie. Ponieważ jest zimno, nie chce się wysiadać. Dłuższe spacery są zalecane, ale czasami w takie dni wystarczy tylko i wyłącznie po prostu podjechać autem i zobaczyć coś ciekawego, byleby nie siedzieć w domu. A w międzyczasie porozmawiamy sobie o trendach gastronomicznych na 2019 rok. Agata, właśnie wydaje mi się, że tutaj często przybywasz z ludźmi, którzy kochają jedzenie, zajmują się gastronomią w Szczecinie. I dlatego pewnie coś tam ciekawego wiesz. A tymczasem pierwsze miejsce przed nami, czyli most na Stoczni Gryfi. I właśnie to jest takie idealne miejsce, żeby tylko tutaj podjechać na chwilę autem, zobaczyć piękny widok, zrobić sobie zdjęcie, a potem jechać dalej, bo w zasadzie nie ma tutaj nic więcej do roboty. Dobra, to jedziemy. Jesteśmy na Stoczni Gryfi i to jest jeden z ładniejszych widoków w Szczecinie według mnie, ponieważ jest taki przepiękny, industrialny, stoczniowy, czyli taki właśnie jak z czego słynie Szczecin właśnie. W ostatnich latach paprykarz po prostu bije rekordy popularności wszędzie. Tak, jest w najróżniejszych formach podawane, ale mimo wszystko myślę, że nie jesteśmy kojarzeni z rybami. A to dziwne, nie? Przecież mamy tak bliskość morza, bliskość wszelkiego typu rozlewisk przepięknych, rzek. Wydawałoby się, że taka świeża ryba to jest właśnie idealny symbol naszego miasta. I na koniec będę miała dla Ciebie małą niespodziankę a propos tego, także chyba jedziemy dalej, prawda? Jedziemy dalej. Dobra. Jesteśmy w kolejnym miejscu, w miejscu bardzo, bardzo sympatycznym, ekscytującym, ponieważ w Szczecinie nie mamy zoo, prawda? Ale mamy dla Was fajną alternatywę, właśnie taką idealną, żeby podjechać autem, 5 minut pójść zobaczyć, szczególnie z dziećmi. I to są... Emu! Tak, Emu! Jadasz kiedyś jajko ze strusia? Nie jadłam, a ty? Właśnie też nigdy nie jadłam. Słyszałam, że wcale nie jest aż takie bardzo zdrowe jak jajka kurze. Lubię, no szczególnie od lokalnych dostawców. Takie są najlepsze, no wiesz, no. Mniej więcej chociaż co jesz i nie ma dodatków takich nie do przewidzenia. Tak, nie do przewidzenia, chociaż te kury widziały świat, a nie siedzą gdzieś tam w klatkach, nie? Jak emu. Jak emu, tak dokładnie. Podczas naszego bazaru szczecińskiego. Można przyjść spróbować. Tak, można przyjść sobie i spróbować i kupić właśnie takie spróbować typu... Spróbować w domu, oczywiście, ale przyjść i właśnie kupić takie prawdziwe jajko ze wsi po prostu. Mhm. No to wiem, że za jakiś czas będą mi jajka od strusi. Kto jajko od strusi? Nie wiem, jeżeli ktoś ma z farmy strusiów albo emu, to zapraszam serdecznie, ja bym z chęcią spróbowała. Zagroda Emu znajduje się przy ulicy Doktora Judyma, w pobliżu ulicy Chopina, okolica uczelni ZUT. Także jeżeli ktoś ma ochotę podjechać dosłownie na 5 minut autem, bo zimno i tylko popatrzeć i pójść, to idealne miejsce. A few moments later. O, tutaj gdzie pokazuję moją rączkę, jest Szczeciński Bazar Smakoszy. Tutaj wchodzimy, do środka wchodzimy i właśnie tam idziemy po to, żeby zrobić pyszne zakupki. A ja Wam pokażę, gdzie jest parking przed wejściem do bazaru. I tutaj naprzeciwko, jak się obejrzymy, tutaj właśnie mamy ten parking. Ale pamiętajcie, że ten parking to nie jest wszystko. Jeżeli chcecie parkować, bo macie auto i tutaj już nie ma miejsca, to chodźcie, zaraz pokażę, gdzie. Wszyscy się zawsze o to pytają. I mówią, że nie ma gdzie parkować przy bazarze Smakoszy, ale to nieprawda. Tutaj, tam jak dalej się trochę pojedzie, tak, w tym kierunku jak się dalej pojedzie, skręca się w lewo i tam jest parking. I tam zawsze parkujcie przed bazarem Smakoszy i wtedy bez problemu będziecie mogli przyjść i sobie na spokojnie zrobić zakupy, a nie w stresie, że auto postawione w jakimś takim miejscu, gdzie jest może nie do końca dozwolone, także bez problemu. A jak już jesteśmy w tych okolicznościach bazarowych, to... To pamiętajcie o tym, żeby zostawiać lajki. Tak, subskrybujcie kanał szczecińskiego vloga Smakoszy oraz dajcie nam łapkę w górę na profilach instagramowych i facebookowych szczecińskiego bazaru Smakoszy. Bardzo prosimy i pozdrawiamy serdecznie.
przyjechaliśmy już do naszej ostatniej miejscówki, jest najbardziej chyba oczywisty wybór, ale przed chwilą właśnie zdradziłaś mi, że kiedyś widziałaś, co się dzieje za... Zatem, to nieoczywisty wybór. Tak, bardziej nieoczywisty wybór, żeby sobie podjechać nie od przodu łasztowni, gdzie się zawsze podjeżdża, gdzie mamy ten przepiękny widok na wały, tylko pojechać właśnie... dalej, prosto, nie zakręcać tutaj. Nie zakręcać, tylko po prostu zobaczyć, co jest za... łasztownią. I to jest generalnie widok dla ludzi, którzy lubią opuszczone, dziwne... Takie niesztampowe, niestandardowe... dziwne miejsca. I tam warto podjechać i akurat zobaczyć. Ja tam nigdy nie byłam. Agata kiedyś tam na rowerze śmigała, ja dlatego... Ja się zgubiłam. Tak, dlatego właśnie mi to pokazała. Wróćmy jeszcze do rozmowy a propos gastronomii szczecińskiej na 2019 rok. Jak myślisz, ponieważ kilka lat temu była taka na przykład tendencja, że wchodziły burgery jako taki właśnie symbol modnego jedzenia, burgery, albo na przykład lody, które są wykonywane przez rzemieślników własnoręcznie i w tym momencie już mamy mnóstwo budek z burgerami, mamy mnóstwo lodów wykonywanych w rzemieślniczy sposób naturalnych. Jak myślisz, co jest taką kolejną tendencją, która gdzieś tam, nie wiem, albo z zachodu, albo ewentualnie z Warszawy tutaj do Szczecina przyjdzie? Ja myślę, że taką tendencją, jeżeli chodzi o jedzenie takie, wiesz, no nie wiem, bardziej lunchowe, to chyba będą kanapki z pastrami. Myślę, że to będzie taki hit, no, który gdzieś tam już zaczyna wchodzić i jest w coraz większej liczbie restauracji, więc myślę, że to będzie to. A jeżeli chodzi o desery, to chyba takie wegańskie słodycze. Wegańskie, czyli no, cały czas ta tendencja tego, tego życia fit, eko, tak? Tak, tak, tak. Wege. No, także wydaje mi się, że to będą dwie takie rzeczy, no ale może nie, może no, nie, nie. Może się nie, okazać. Nie jestem ekspertem, nie? Jak zgaduję. Tak, bardziej chodzi po prostu o takie po prostu domysły, co ten 2019 rok może przynieść. Pamiętam, że kilka no chyba z rok temu do mnie pisałeś z zapytaniem, co właśnie jest z taką tendencją na przyszły rok. I ja właśnie napisałam, że moim zdaniem właśnie te tendencje są, żeby jeść od ludzi, którzy tworzą coś właśnie lokalnie. Właśnie a propos naszego bazaru, na którym stricte się też sama wystawiam, jestem wystawcą, to wtedy jeszcze mimo tego, że to były jakieś kompletne moje początki i właśnie wydawało mi się, że to jest taka tendencja, która właśnie teraz będzie coraz bardziej modna, żeby jednak kupować od lokalnych dostawców właśnie w taki sposób, że idziemy na zakupy nie tylko stricte do sklepu zrobić zakupy, ale żeby te zakupy też były jakimś takim, powiedzmy, wydarzeniem i spędzaniem czasu z rodziną. Jasne, ja myślę, że jak najbardziej to jest nadal aktualne i chyba jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co jemy. Stąd właśnie nawet te wegańskie przekąski, które się pojawiają, bo jednak są to znacznie zdrowsze rzeczy niż tak, te, zdrowsze, które możemy kupić w sklepach. Także tak, tak, myślę, że takie, wiesz, swojskie jedzonko jak najbardziej nam tutaj wjedzie. Wjedzie, no i bardzo dobrze, niech wjeżdża. Właśnie też to jest raz dobrze dla zdrowia, dwa dobre też dla lokalnej gospodarki, dla lokalnych właśnie tutaj przedsiębiorców. Wspieramy się. Tak, wspieramy się, ale chyba też ludzie zaczynają doceniać. Doceniać coś, co zrobiła pani obok, albo pani, która ma ogródek i przynosi działeczki warzywa, niż właśnie te stricte takie jedzenia no tutaj z plastiku. Przypominamy sobie też, czasami zapominamy, że na przykład ciasto drożdżowe, jak smakuje takie swojskie, niekoniecznie takie ze sklepu czy z supermarketu, broń Boże. Mm-hmm. No więc wydaje mi się, że to jest taka fajna też przypominajka, że coś może być zupełnie inne i to chyba No, tak będzie szło teraz w tym kierunku. No ale dobrze, dobrze, to też inspiruje do tego, żebyśmy tak, sami zaczynali coś robić, dokładnie. Jesteśmy w miejscu, gdzie niewątpliwie najłatwiej przyjechać jest samochodem, czyli takie typowe już miejsce nasze szczecińskie. Marina, tak, jesteśmy na łasztowni z przepięknym widokiem na nasze wały Chrobrego i na Marinę. I tak, to jest nasze ostatnie miejsce, które właśnie tak najlepiej przyjechać autem, bo faktycznie, żeby przyjść tutaj na piechotę, to już trzeba kawałek się przejść, ale to zostawiamy na letnie dni, a jak jest zimno, to najlepiej się wybrać właśnie autem. Agata, dziękuję ci bardzo za to, że się wybrałaś ze mną w kilka tych miejsc, że odwiedziliśmy Emu Zagrodę, że odwiedziliśmy Stocznię Gryfie, że zabrałam ciebie na bazar i pokazałam, gdzie jest parking idealny do parkowania. I z tej okazji, potrzymasz na chwilę kamerę? Oczywiście. Słuchaj, mam dla ciebie prezent wprost. Prezent, symbol wprost z bazaru. Zakupiony na bazarze. Lubimy. Proszę bardzo, jest to szczeciński paprykarz, dlatego mówiłam, że to jest właśnie niespodzianka o tym, co już mówiłyśmy. Proszę uprzejmie, to jest dla ciebie. Przekazanie, będziemy tak, jeść całą redakcją. Tak, także jeżeli coś, to zapraszam właśnie, żebyś poczęstowała tam wszystkich od siebie. Zabawiam trendy, może wam to zasmakuje. I faktycznie paprykarz nie taki straszny, jak go malują. Ten nasz naturalny jest przepyszny. Dobrze. Także dobra, dobrze. To co? Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy za zaproszenie. Tak. I ja się z wami żegnam. Jestem Hania i oczywiście jestem Always and Forever Hungry. Jesteśmy właśnie w przepięknym szczecińskim miejscu i do zobaczenia następnym razem.